Będziesz mi za każdym razem lajkował i komentował filmy, jak będę wrzucał na kanał. Nie będę musiał ci o tym przypominać i będziesz też na premierach? Dzięki za lajka, uznało. No za... coś nie chce mi odpisać. Czyta, nie odpisuje. Bo on ma pilawę z 2019 u siebie, a jestem ciekaw, jaki to jest adres i ile wint ma, bo naprawdę... Jestem bardzo ciekawy. Spokojnie, mi nie chodzi o jego adres zamieszkania, numer mieszkania, tylko na którym piętrze mieszka i czy jeździ tą pilawą. O to chodzi. I czy często się psuje. I czy ma jedną, czy dwie windy. O to mi tylko chodzi. Niestety wstydzi się podać adres, kurde, bo... A szkoda, bo naprawdę chciałbym zobaczyć ten blok na Google Maps. Ech, ale spokojnie, ja nie zamierzam ci się włamać do domu, ja tylko pytałem o adres, bo być może ja tam windę nagrałem, albo jest może gdzieś ta winda na YouTubie, o to mi tylko chodzi, spokojnie! On mi każde filmy dislajkuje i wiem, że to jest on. Marysia nie chce mi od 6 godzin odpisać na Facebooku, bo jej nie ma tyle czasu. Co prawda dała uśmiechniętą buźkę dzisiaj, ale nie wiem, czy mi wybaczy, bo nie odpisała. Jeszcze albo rzetelny, albo Spamix mi list wysłali. Jestem przez to na nich taki zły, bo przez to może Marysię straciłem już na zawsze jako koleżankę. Gdyby nie te filmy i nie ten list żadnego pytania się jej o to, czy ona ten list wysłała, by nie było. No proste, no. Jestem tak wściekły na tego rzetelnego i Spamixa, że ja nie wiem, co ja zaraz zrobię. Chyba zaraz usiądę do komputera, zgłoszę im te kanały 3 razy i stracą je na zawsze i się skończy. I mam pytanie, czemu ty mnie nie odpisujesz, jak ja piszę do ciebie? Czytasz, że nie odpisujesz? Co się dzieje? Proszę cię, odpisuj mi, jak ja napiszę do ciebie. Dobrze, bo ja się zaczynam martwić w takich sytuacjach. No weź coś odpisz, ja się martwię, odpisz coś. I on mi daje łapki w dół pod filmami, ja go znam i on, na pewno to on robi. Będziesz pamiętać, żeby mi co każdy film dawać lajka i komentarz? Nie będę musiał ci przypominać ze... Słuchaj, no z multikont no nie bardzo teraz, bo YouTube się zorientował, że oszukujemy. Do maksymalnie możesz dawać 3-4, ale nie wiem, czy to coś da, bo czasem uznaję, czasem nie. A słuchaj, mam do ciebie pytanie. Jak będę miał nowe filmy na kanale, czyli na przykład dzisiaj, to mam wysyłać na grupę, czy mam wysyłać wam wszystkim trzem, żebyście mi dali łapkę i komentarz? Mam napisać, mam nowy film na kanale, proszę polub i skomentuj. I tak może być? Do was trzech wszystkich? No ja mam 21, zaraz 22, ale spokojnie, ja wam nic nie zdobię, jestem naprawdę w porządku osobą, o to wy się nie musicie martwić, naprawdę. Spokojnie, ja nie zamierzam ci wejść do domu i tak poza tym spytam się jeszcze, na którym piętrze mieszkasz, spokojnie, tak tylko pytam, bo jestem ciekaw, czy utknąłeś już w niej, spokojnie, nie zamierzam ci się włamać do domu, spokojnie. No odpisz coś, bo ja się zaczynam martwić, czy dasz, a nie odpisujesz, no odpisz coś, błagam. No dzięki, a w dół daje to, rzetelny daje w dół, na pewno, to on. Na pewno daje w dół ze swoich multikont, ja to wiem. Bo jak Marysia to zobaczy, że ty piszesz, że Apollo to pedofil, to na pewno wyjdzie z grupy i będzie na mnie zła. Więc proszę nie pisać nic o Apollo na grupie, dobrze? Dlaczego ty mi nie odpisujesz? Odczytujesz, a nie odpisujesz? Ale słuchaj, ja miałem depresję od 23 kwietnia do czerwca, albo do lipca nawet. Wiesz dlaczego? Dlatego, że ja z taką koleżanką sobie rozmawiałem na Messengerze po 1,5 godziny dwa razy, 10 razy po godzinie i chyba 20 razy po pół godziny. Ona sobie znalazła takiego chłopaka, słuchaj, który miał dostęp do jej konta, wchodził 10 razy, a był o nią chorobliwie zazdrosny, on mnie blokował z jej konta, słuchaj. Naprawdę. I ja płakałem całymi dniami, że nie mogłem z nią mieć kontaktu i teraz nie mogę mieć z nią kontaktu, bo ona mi napisała, że on jej dziecko odbierze, bo ona jest w ciąży. On jej dziecko odbierze, jak ona do mnie napisze, no. Ona była bardzo, ale to bardzo piękna, miła, kochana, cudowna. Miała 19 lat, słuchaj, w moim wieku.
I on do mnie jeszcze napisał bardzo brzydko. Zaraz ci podeślę, co on mi napisał 7 maja, ja to pamiętam. On to napisał z jej konta, słuchaj, i ja po prostu w ogóle na nic ochoty nie miałem. Ja przez jeden dzień nic nie jadłem, nic! Powinien to zrozumieć, że ja z nią piszę, bo jestem po pierwsze niepełnosprawny, po drugie nie widzę na jedno oko, a na drugie bardzo słabo, po trzecie jestem delikatny, miły i kochany człowiek, więc on powinien to zrozumieć, na spokojnie ze mną porozmawiać, a nie kur od razu wyzywać, no naprawdę, no tak nie może być, że do niepełnosprawnego startuje. My będziemy przeklinać, bo lubimy sobie pożartować czasami z przekleństwami, tak? Coś ci nie pasuje, to wypad. Ej, 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 proszę nas nie blokować. Nie, 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 nie. No i dupa, zablokował mnie. Ja mam i ale tak tego nie odpuszczę. Oni mają mnie do znajomych przywrócić i pisać ze mną tak jak pisali w maju lub w czerwcu. Dziękuję bardzo. Nie, chodzi mi o to, żeby mi ktoś przekazał screeny z fuda, czy ktoś odpowiedział na tą wiadomość, co Marcel tam przekazał. Niech mi ktoś w końcu odpowie, czy ktoś odpowiedział na tą wiadomość, co Marcel przekazał na fudzie, bo ja się denerwuję. Bo ja się naprawdę zaczynam niepokoić. Naprawdę się tak denerwuję, jak nie wiem, no, naprawdę. Ja powiedziałem, specjału urodzinowego nie ma, dziękuję za uwagę. Przepraszam bardzo, ja naprawdę zaraz tego nie wytrzymam i naprawdę zaraz coś z tym zrobię, bo kurwa, ja nie jestem żadnym chujem ani debilem za przeproszeniem, tak? Jestem normalnym człowiekiem, bardzo kontaktowym, inteligentnym, a nie kurwa jakimś zjebem do chuja. Aha, ty gówniarzu, mówię do Bogusza, ile ty masz lat? Co? Bo ja jestem od ciebie 10 lat starszy, za pół roku będę miał 21 lat, a ty ile masz latek, gówniarzu, co? Ile? No mów, 12 i co mi zrobisz? Jak jesteś taki mądry, to dawaj do Poznania na Wichrowe Wzgórze, ja bardzo chętnie tam pojadę i zobaczymy, czy będziesz taki wyszczekany na żywo, co? Ha, 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 ha! Jak mi wpierdoli, to ja zadzwonię na policję, bo nie, naruszanie nietykalności cielesnej jest karalne, tak? A ja powiem mu, otwórz ryj i ja mu tam narzygam. I będzie musiał jeść moje żygi. Właśnie, i mogę nagrywać windy w galeriach, a słuchaj, co ty masz do mnie? Jeżeli jeszcze raz mi coś takiego napiszesz, to naprawdę wpierdol taki załapiesz, że się nie pozbierasz. I słuchaj mnie, człowieku, ja mam 20 lat, jestem od ciebie starszy, silniejszy, inteligentniejszy i mądrzejszy. Po prostu. A ty ile masz? 16 i co mi możesz zrobić? Ja ci mogę podać na policję, bo jestem dorosły. Jak tak, to zapraszam do mnie na solówę, skurwysynku pierdolony. Ja mam 20 lat w przeciwieństwie do ciebie, jestem inteligentniejszy, silniejszy i dużo więcej przeklinam. Zobaczysz, przyjdź do mnie do domu, ja cię zapraszam na herbatkę i zobaczysz, soluwa będzie taka ze mną, że twoja wrodzona matka cię nie pozna. Skurwysynu pierdolony. Jak się nie odpierdolicie od mojego kanału i nie zabierzecie mi dislajków, to ja usuwam kanał. Dziękuję, skończyłem. I nie będę już nic nagrywał. Ale ty naprawdę nawet nie wiesz, jaki ja byłem wtedy zły. Tak przekleństwami rzucałem do Marcela, pisałem o łapki. To przecież to wygrało wszystko, naprawdę te filmy, no. Już ich nie ma, usunąłem, bo było za dużo łapek w dół, ale ja je wstawię kiedyś, ale one będą w internecie, spokojnie. No ale niestety, ja taki jestem bardzo wrażliwy na te łapki, no. Ale ty pamiętasz, żeby dawać mi 6 łapek, także nie będę ci przypominać już. Ale to w marcu to po prostu było mistrzostwo świata. Jakieś hejterzy się znaleźli i dawali łapki w dół. A ja nagrałem prawdę o takim użytkowniku, co mnie obraził, to potem do Marcela zaczął werd się pruć, że on ma usunąć prawdę o tym, co mnie obraził. W przeciwnym wypadku ja i on będziemy mieć codziennie minusowane filmy, a Marcel interweniował, ja go zablokowałem i prawda została, ale się odpieprzył ode mnie i dziękuję, do widzenia.
Ja ci powiem, dlaczego ja miałem aż 20 łapek w dół pod filmem z kombatantów. Otóż Fan Entelevators oceniał mój kanał i niestety potem, jak mnie ocenił, to było jeszcze 24 marca, nie, 16 marca było już 18 łapek w dół. To od tego Fan Entelevators i od tego, od dzieciaczków, co on z nimi trzyma zgodę i widzisz. Ale już film został usunięty i będzie wkrótce, także spokojnie obejrzysz. Ale premiery już nie zrobię. Wąchajcie to, skurwysyny pierdolone.